Witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj dogrywamy kolejny materiał dotyczący naklejek, a przede wszystkim też graweru. W naszej firmie Pigabus postanowiliśmy wprowadzić grawer, bo duża część hodowców dzwoniąc do nas prosiła o znaczniki grawerowane, więc postanowiliśmy z fajną ofertą dla hodowców wyjść i dość istotną co do wysokości i rozmiarów tych znaczników. Każdy z Was powinien wiedzieć, że mamy trzy rodzaje znaczników. Znaczniki 5 mm, znaczniki 6 mm, znaczniki 8 mm. Czyli wysokość. Nie jest średnica obrączki czy znacznika, tylko chodzi o wysokość. Każdy jeden rodzaj jest użytkowany przez hodowców w różnych potrzebach. Jeżeli chodzi o znaczniki 8 mm, czyli te wyższe, tak jak tutaj mamy, na tych znacznikach możemy umieścić napis tak zwany proszę zadzwoń, bądź nie wiem, jakieś imię, nazwisko hodowcy. Z numerem telefonu oczywiście, ale to jest znacznik, który używamy tylko i wyłącznie na nodze, gdzie nie mamy obrączki rodowej. Czyli hodowca jakby założył taką obrączkę na nogę, gdzie jest na obrączka rodowa, to wtedy ten gąb będzie miał tą nogę usztywnioną. Wtedy przykładowo na drugiej nodze już powiedzmy hodowca użytkuje ten tipes. I gąb, kiedy ma założone dwie obrączki i jeszcze obrączkę rodową na nogach, to wyobraźmy sobie hodowcy, jak ten gąb ma usztywnione nogi, on chodzi jakby mu ktoś dołożył tyczki, tak? Więc pamiętajmy, są trzy rodzaje tych znaczników i teraz tak, w ofercie, które ja uważam za najlepsze znaczniki, są znaczniki 5 mm, czyli te najniższe, bo dlaczego? Jeżeli sobie zobaczymy na sytuację, jak gąb ma to ułożone na nogach, jest obrączka rodowa i jest znacznik i wtedy gąb ma spokojnie tutaj luz, tak? Więc nie ma jakiegoś problemu, że gąb chodzi, jak to wcześniej mówiłem, na tyczkach, tylko faktycznie ma tutaj swobodne miejsce. Na drugiej nocy mamy obrączkę tipes i teraz co ciekawostką, to jest gąb akurat, którego jeszcze jak sąsiad żył, 3 lata temu był ten gąb lotowany i to był okres, tak dobrze mówię? 17? Nie, 2 lata temu. 2 lata temu to był gąb akurat i został wtedy założony już za młodego, bo u nas zawsze było tak, że za młodego zakładaliśmy tipes z naklejką i gąb całe życie ma ten sam zawsze tipes przyporządkowany do siebie. Zobaczmy hodowcy, to jest stara naklejka, ona, jak zobaczą sobie hodowcy, jest napis normalnie czytelny, proszę zadzwoń, numer telefonu, wszystko jest czytelne, więc naklejka ani nie wyblakła, ani się nie odkleiła i to są właśnie te naklejki, które byście sobie zobaczyli. Mamy też w tej ofercie, co wcześniej na poprzednim filmie prezentowaliśmy, czyli tutaj mamy te arkusze na tipesy i na znaczniki. Dlaczego wyszliśmy z ofertą na znaczniki? No na pewno jest to bardziej trwały materiał, tylko że docelowo no droższy. Za dokładną ilość 100 znaczników, cena jest 120 zł, mówię już kwota brutto. Za znaczniki 8 mm jest ta sama kwota, jedyne jest inny rodzaj produktu, jako znacznik jest po prostu trochę wyższy, ale cena jest zawsze ta sama, czyli znaczniki mamy pakowane po 100 sztuk. W takich opakowaniach, do takiego opakowania wchodzi 100 sztuk znaczników, jest to cena, to co powiedziałem, 120 zł brutto za 100 sztuk znaczników, czyli wychodzi złoty 20 za znacznik. Istnieje możliwość mniejszej ilości, na przykład 50 sztuk sobie zamówienia, ale wtedy hodowca już nie ma paczki za połowę tej ceny 60 zł, tylko jest tam kwota już 70 zł. Więc, bo wtedy już inaczej to już jest zrobione. Jeżeli chodzi o naklejki, jak wcześniej mówiliśmy hodowcy, na poprzednim materiale wideo mamy dwa rodzaje naklejek, też w ofercie, na znaczniki, na tipesy. Arkusz każdy jeden kosztuje 25,99. Jedyna różnica jest taka, że na tipesy mamy naklejek dokładnie 300 sztuk, a na znacznik mamy ich 500. Proporcjonalnie do kartki A4 one się, ta ilość zmniejsza. Na znaczniki jest ich 300, na tipesy jest 300, na znaczniki jest ich 500. Więc ktoś, jeżeli by chciał sobie zamówić taki cały pakiet, na przykład na sezon 2019, zamawia sobie przykładowo arkusze na tipesy dla głębi dorosłych przykładowo, a na młode, póki jeszcze są jakieś obloty, treningi koło domu, nie potrzeba zakładać gołębiowi tipesa, tylko sobie kupuje takie grawerowane znaczniki, zakłada i czy gołębi zginie, czy nawet gołębi rozpłodowe, takie znaczniki jak sobie założycie, to jest super sprawa i tyle. Jeżeli chodzi o zamówienia składamy na numer telefonu tutaj do biura, odbiera Karolina bądź Patrycja. Telefon to jest 733-833-543. Po raz ponowny chyba udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie zaoferować hodowcom coś fajnego, bo te arkusze, które docelowo przez ostatnie
2-3 tygodnie sprzedawaliśmy, czy oferowaliśmy hodowcom. No, hodowcy są bardzo zachwyceni i ci, co ten materiał oglądają, a te arkusze dostali, na pewno wiedzą, o czym mówię, bo już nie jeden hodowca do nas zadzwonił. Wiesz, co Wiktor mówi przede wszystkim? To im się podobało, że robili próbę, tą, którą my kiedyś wykonywaliśmy, czyli zagrzaliśmy wrzątek w czajniku, wlaliśmy to wtedy do kieliszka, akurat był pod ręką i naklejki faktycznie nie odchodziły. Co ciekawostką nawet jest, że folia, która jest wykorzystywana do tych naklejek, jest to folia, która jest wykorzystywana też na halach sportowych. My mamy do tego akurat dostęp przez naszego dobrego znajomego i to jest folia, która na halach sportowych jest wykorzystywana do oklejania danych pasów wyznaczających pole danej hali sportowej. Więc wydaje mi się, że na pewno bardzo wysokiej jakości to jest folia i na tej folii produkujemy te naklejki dla gołębi, tak? Na tipesy, na znaczniki, więc na pewno coś fajnego. I tyle, zapraszamy hodowców, to co mówiłem, wyszliśmy naprzeciw z oczekiwaniami waszymi na tipesy, oczywiście naklejki, na znaczniki, tak mówię, są dwa rodzaje, jest to rodzaj 5 mm, 6 mm i 8 mm. 5 mm to są te mniejsze, 6 mm akurat nie mamy w obecnej chwili. Ale 8 mm są te wyższe znaczki. Każdy jeden kolor dowolny. Nadruk jest zawsze czarny. W perspektywie tutaj akurat koloru czarnego robimy kolor taki troszkę złotawy. Bardzo ładnie to wygląda, jest bardzo czytelny. I druga sprawa to jest przede wszystkim to, że na znacznikach nie jesteśmy w stanie tego nadruku zmyć. Nawet jakimkolwiek rozpuszczalnikiem z tego względu, że jest to jakby nanoszony ten jest nadruk przez tak zwany sitodruk, tak zwany. Czyli to jest laser, wypala takimi cząstkami uderzenia w znacznik, nadruk i jest to, no trwa, bo to jest tak wypalenie koloru w barwie znacznika, tak? Tyle hodowcy, zapraszamy. Życzymy przede wszystkim życzymy udanego sezonu, a ciężkiej pracy w sezonie. I zamawiajcie znaczniki, bo to co powiedziałem, dany gołąb, jeżeli w trakcie sezonu wam zginie, a takiego gołębia zgubicie, nie będziecie mieć kontaktu z hodowcą, to wie, możecie przez to stracić. Koszt za, tak mówię, za znaczniki to jest 120 zł, zgrawerowane mówię, za naklejki to jest 25,99, więc wydaje mi się, że zainwestowanie 25 zł, czy nawet tych 120 zł w znaczniki, a odzyskanie jakiegoś gołębia w sezonie lotowym jest bezcenne, więc zapraszamy do kontaktu. Jeszcze raz podam numer 733-833-543. Zapraszamy i życzymy hodowcom udanego sezonu. Dobry lot.